Dzień Dobry. dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na występ uczniów klasy trzeciej A, a będą to jasełka w betlejemskiej szopie. Posłuchajcie i popatrzcie, jak dzieci witają małe dzieciątko narodzone w żłobie. Zapraszam. Dzieciąteczko na nim położone. Nad dzieciąteczkiem matka
święta, pochylona klęczy, pustką z głowy owinęła, nie ma tu nic więcej. Wyciągnął dziecię rączki ze żółka do ludzi i choć płacze malusieńki, król świata się rodzi. Dawno, dawno temu, bo to dawne dzieje, cud się wielki zdarzył w miasteczku Betlejem. Ze sprawą proroctwa oraz wielkiej mocy mały Bóg się urodził pewnej cichej nocy. Mamusia Maryja synka urodziła, nie miała kołderki, siankiem go okryła. Zapłakała szczerze nad losem syneczka, bo gdzie tu kołyska, mała poduszeczka. I byłaby Maria tak dalej płakała, gdyby do sajenki gwiazdka nie zajrzała. Patrzcie, co się dzieje, idą do Betlejem, a noc ciemna, że aż strach! Syneczku mój mały, maleńki, uśmiechał się słodko przez łzy, wśród brudnych ścian biednej stajenki, twa wdzięczna twarzyczka mi lśni. Na sianku leżysz, nie masz kołyski, lulajże mi synku, w sercu mi tak bliski. Teraz zagram tobie, zagram na skrzypeczkach, może ci się przyśni wesoła bajeczka. Chciałbym dla ciebie syneczku, piękniejszy, bogatszy niż dom, bo godzien pałaców królewskich, kto w niebie zostawił swój tron.
cisza. Wiatknął ci kolędę, zostanę przy żłóweczku i czuwać tu będę. Czuwać będą też anieli, to z nieba przychylili. Dzieciąteczko w słowie, kłaniam się w tobie, Boże pochwalony Jezu narodzony. Gdy Pan Jezus się narodził, w sobce w Betlejemie wielka gwiazda oświeciła swoim blaskiem ziemię. A Pan Jezus był maleńki, takie dzieciąteczko. Nie miał domu, ni kołyski i leżał w żółwek. Do dzieciąteczka w promieniach gwiazdy na głos aniołów niech śpieszy każdy. I wszyscy ludzie w tej świętej porze niech podziwiają Dzieciątko Boże. O Jezu maleńki, w tej stajni, w tym żłobie, przecież niewygodnie i zimno jest sobie. Zimno mu zimno, lecz czeka z nadzieją, że serca dobrych ludzi go ogrzeje. Teraz trzeba tę nowinę zanieść już do ludzi. Chodźmy prędko pasterzy pobudzić.